Siemaneczko kochani, z tej strony Phoenix Gameplay, a dzisiaj w tym właśnie poradniku pokażę wam jak zainstalować Huzulni, czyli cheaty do Minecrafta. Na wersji 1.8 oczywiście. Pierwsze co robimy, pobieramy właśnie Huzulni 3.5. Będzie tego link w opisie. I to już pobraliśmy, możemy to przerzucić na pulpit oczywiście. No i jeszcze trzeba pobrać Shignima Launcher, bo to na przykład na NC Multi i na innych to nie będzie działać, sprawdzę. Więc jak już to dwa pliki mamy, odpalamy Shignima Launcher. Klikamy OK. Tutaj się tego wpisujemy nazwę obojętnie jaką i możemy to zamknąć. I co teraz robimy? Gdy mamy już odpalone, klikamy Nav Profil. Bierzemy na przykład, wpisujemy Huzulni też. Już mam zainstalowane Huzulni, tylko pokażę jeszcze raz. Po prostu dajemy save profil. Tutaj wpisujemy %update%. Wchodzimy w Minecraft. Version. I przeczytamy ten plik o właśnie Huzulni do tych obejrzeń. Zamykamy, tak chodzi, już mamy zainstalowane. Zamykamy. Tutaj musimy na później test. Edytujemy, pewnie właśnie czytamy te relay skutki też. Ona powinna być gdzieś. Zapisujemy, no i włączamy. Teraz będziemy musieli poczekać. Tyle. Co słyszycie, mnie zgadnie, nie boli. To trochę przeszło oczywiście. Teraz właśnie wam pokażę, no, jak to po prostu włączyć w Minecrafcie, więc cięcie będzie, a nie, nie będzie, dobra. Teraz klikamy tryb jednoosobowy, widać, że wszystko działa, bo inaczej ikonki są ustawione. Stworzymy jakiś nowy świat, na przykład test Huzulni, kreatywny, super płaski. Czekamy teraz. Teraz jak to włączyć? Klikamy po prostu prawy shift i mamy tutaj wszystkie opcje, Galactic, Aure i w ogóle. Tylko że jak będziecie już chcieli flya używać, to na niektórych serwach będzie się to po prostu bugować. Czyli będziecie tak jakby tego lecieć i się tak to... Dobra, jeżeli wam pomogę, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, nie będziemy z tym, ale na razie, hej!